18 marca w sali Metalowiec burmistrz Świebodzic Paweł Ozga spotkał się ze świebodzickimi przedsiębiorcami, aby podziękować im za dotychczasową współpracę. Przedstawił plany inwestycyjne i przedsięwzięcia, które czekają nasze miasto. W spotkaniu uczestniczyli zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański, starosta powiatu świdnickiego Piotr Fedorowicz, były burmistrz miasta Jan Wysoczański, dziekan dekanatu świebodzickiego ksiądz proboszcz Józef Siemasz, prezesi spółek miejskich oraz rolnicy. W swoim przemówieniu burmistrz zaznaczył, że przedsiębiorcy pełnią bardzo ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym. Dzięki ich działalności i zaangażowaniu tworzeniu nowych miejsc pracy w gminie żyje się lepiej. Jednocześnie podkreślił, jak ważne byłoby dla dobra gminy, aby radni szukali tego, co łączy, a nie dzieli. Burmistrz podkreślił, że mimo trudności, mimo problemów w działaniu, miasto rozwija się i prowadzonych jest wiele inwestycji. W tym roku gmina już pozyskała 4,5 miliona środków na zeroemisyjność, na ważną inwestycję drogową, budowę małej obwodnicy osiedla Piastowskiego, otrzymała dotację w wysokości 4 miliony 150 tysięcy. Całość inwestycji to 8 milionów 300 tysięcy złotych. Burmistrz nawiązał również do sytuacji w Ukrainie. Poinformował, że na terenie Świebodzic przebywa ponad 500 uchodźców i jakie obowiązki i zadania spadły na samorządy. Dziękując za pracę i zaangażowanie pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcom Świebodzic. W części artystycznej wystąpili Weronika Wąsowska oraz zespół Świebodziczanie. Zespół Świebodziczanie przygotował dla nas przepiękne i wzruszające utwory Podaj rękę Ukrainie oraz Jedno jest niebo dla wszystkich. Po zakończeniu części artystycznej wręczone zostały symboliczne upominki i podziękowania za znakomitą współpracę. Część przedsiębiorców, która jest bardzo przyjazna naszemu miastu, są to wielcy ludzie. Ja naprawdę utożsamiam się z nimi, czuję się jako przedsiębiorca. Zawsze powtarzałem i powtarzać będę, że jestem samorządowcem i przedsiębiorcą.
Wiele razy próbowałem zorganizować to spotkanie właśnie z przedsiębiorcami. Mieliśmy już zamiar zrobić spotkanie noworoczne, jednakże COVID nie pozwolił nam. Dzisiaj mamy piękną pogodę, dopisała frekwencja. Wiele osób przyszło i składało powodzenia w mojej pracy. Ja im również składam wszystkiego najlepszego i ogromnie się cieszę, że mogliśmy się spotkać wszyscy razem.